słodka jak cukierki. W szpitalu w koło brzegu na świat przyszły dwa bąbelki. Już w szpitalu się droczyły, który głośniej się wydziera. Konkurs płaczu się odbywa również w parku na spacerach. Łe, 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 łe! Wstydził się bardzo. On swoje pieniądze wydał na cukierki, a Zosia oszczędzała i dała mu na komputer. Ja tak nie chciałam, to twoje pieniądze, ale dzięki. Jesteś fajną siostrą, kocham cię. Obejrzysz ze mną bajki? Jasne, ale umiesz włączyć? No oczywiście, od czego ma się starszego brata? I tak Jacek przekonał się, że miłość góry przenosi. Mateuszek. Kocham zwierzęta i wciąż nowe mieć muszę. Najpierw żółwia od mamy dostał, lecz szybko o nim zapomniał. Bo taki twardy! Nie ma futerka! Teraz chcę mieć kundelka! Kundelek pisze, w oczy zagląda, a nasz Mateuszek za kotkiem się ogląda. Musiało minąć ślubu dziesięciolecie, aż w końcu pojawiłem się na świecie. Tak bardzo mocno się starali i mnie w końcu uzyskali. Ich miłość do siebie i do mnie szanuję wręcz przeogromnie. Morał tej powieści jest taki: warto czekać na tą chwilę. Wiem, co mówię i się nie mylę. Pamiętajcie, warto kochać, a nie tylko w kącie szrochać. Bez rodziny i bliskości nie ma szczęścia i miłości. I potem wilk przyszedł, no i tak, a twarz się mi świnki albo zdmuchnę wasz domek. Wilk huchnął, ale domek z cegły ani drgnął, więc wilk znalazł w pobliżu drabinkę, no i wszedł do komina, no i poparzył sobie ogon straszny, żeby wyciekł z domku. No i morał z tego taki, że najstarsza świnka kochała swoich braci
i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, oprócz wilka, koniec. W Rubaczkowie był piękny poranek. Słońce mocno przegrzewało. Kropka, Elscydiusz, Zosia, Promek, Lara, Ania i Jacuś byli najlepszymi przyjaciółmi. Umówili się o godzinie 9, żeby posiedzieć przy swoich ulubionych roślinkach. Gdy już była 9, robaczki zebrały się na łące. Dla motyla Lary był to idealny dzień, by latać po łące. Mrówka Ania cieszyła się słoneczkiem, a Biedronka Kropka sprawdzała, czy kwiatki mają wilgotną ziemię. Wtedy właśnie pojawiła się wróżka i zapytała Sakurę, czy chce zostać człowiekiem, czy tak jak jej ukochany zamienić się w drzewo. Dziewczyna zdecydowała, że chce zamienić się w drzewo, ale tylko w to samo, co jej ukochany. Gdy zakochani stali się jednością, drzewo zakwitło i żyli długo i szczęśliwie. Od tego czasu słowo Sakura oznacza kwiat wiśni. Arigato. Syrenka wypiła syrop i nagle, jak się obudziła, zauważyła księcia, który poprosił ją o rękę. Syrenka nie miała jak powiedzieć, ale kiwnęła głową. Wzięli razem ślub. Jak się ożenili, Syrenka odzyskała głos i żyli długo i szczęśliwie. I wtedy maleństwo poszło na łąkę i nazbierało pełno kwiatów i przyszło do mamy i powiedziało: kocham cię, i powiedziało maleństwo. Te kwiaty też mówią ci: kocham cię, i choć różnie wyglądają, inaczej wyglądają, to mówią w innych sposobach: kocham cię. Wzywają go od rabusiów, gangsterów, oszustów i włudzaczy, uliczników i zabijaków. Przeszkadza w posiłkach, wskakuje na stół i buszuje wśród szklanek i kieliszków. Rozrywa paczki z jedzeniem, przynosi pyszczku złowionego szpaka. Nie za cnoty i charakter nagrodą jest miłość. I nie za posłuszeństwo ani lojalność, lecz za wdzięk i niepokorność, za życie samo w sobie, w całej jego oczywistości. Wielka jest bowiem w nas potrzeba kochania.